Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam: przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jak to rozumieć? Przecież nie chodzi o ten ogień, który jest żywiołem, który niszczy, który jest nie do powstrzymania. Ale Jezus mówi o tym ogniu i tej przestrzeni, która jest Bożym miłosierdziem, Bożą miłością, a przestrzenią jest przestrzeń mojego serca. Potrzeba, aby ogień Bożej miłości zapłonął, aby on zapłonął w naszych sercach, aby wypalił to, co potrzebuje oczyszczenia, aby zahartował to, co potrzebuje umocnienia, tak jak złoto hartuje się w tyglu, tak potrzeba, aby w tyglu mojego serca to, co dobre, co piękne, co szlachetne, co Boże, zostało zahartowane, umocnione. Podczas Chrztu Świętego stąpił na nas Duch Święty, a podczas sakramentu bierzmowania zostaliśmy napełnieni darami Ducha Świętego. I co z tego? Czy ja wykorzystuję ten ogień Bożej miłości, który otrzymałem w postaci darów, darów Ducha Świętego, tych, które znamy, których się uczymy, ale czy wykorzystujemy te dary, które Bóg daje nam w codzienności? My tak bardzo boimy się ognia Bożej miłości. Boimy się dlatego, ponieważ żyjemy w kulturze, w której trudno nam pogodzić się z tym, że musimy coś od siebie wymagać. Chcielibyśmy mieć wszystko podane na tacy, bo tak łatwiej, bo przyjemniej. Kultura przyjemności dominuje w naszym życiu. Nie możemy poddać się tej kulturze, która prowadzi do cywilizacji śmierci, do kultu przyjemności. Potrzeba nam przyjmować, doświadczać i przecedzać to, co dobre, od tego, co niepotrzebne, co zbyteczne. Pomyśl, co liczy się dla ciebie najbardziej w twoim życiu. Pomyśl o tym, co potrzebuje oczyszczenia i oddaj to w wieczornym rachunku sumienia Jezusowi. Oddaj to pod osąd Bożego miłosierdzia.